Za mną EC1, piękna, secesyjna, dawna elektrownia w Łodzi. Dzisiaj Centrum Kultury Filmowej, Centrum Konferencyjne i Planetarium, a więc instytucja służąca edukacji i kulturze. No cóż, niedługo może być tak, że wszystkie elektrownie, jakie mamy w Polsce, będą się nadawały wyłącznie do tego, żeby być instytucjami kultury, także te znacznie mniej ładne niż właśnie dawna, nieczynna przecież EC1. Stanie się tak dlatego, że Unia Europejska chce zniszczyć naszą energetykę. Chcą nas zmusić do tego, by energię oprzeć na wiatrakach i fotowoltaice, czyli tak zwanych odnawialnych źródłach energii. Oczywiście jest to pic na wodę fotomontaż. Chodzi im o to, żeby zlikwidować energetykę węglową w Polsce, a jednocześnie wcale się nie kwapią do tego, żeby dopuścić do atomowej. Będzie to oznaczało dla nas drogi prąd, drogie ogrzewanie i gigantyczne, liczone nie w milionach, a w dziesiątkach miliardów koszty. Powstrzymajmy to ekoszaleństwo brukselskich biurokratów. Pogońmy brukselskich biurokratów w tych wyborach do Parlamentu Związku Socjalistycznych Republik Europejskich, które odbywają się 9 czerwca. Ja startuję w tych wyborach jako lider łódzkiej listy Komitetu Wyborczego Wyborców, bezpartyjni samorządowcy, Normalna Polska. W normalnej Europie jestem wiceprezesem partii Korwin, która właśnie to partia startuje z tej listy. Lista numer 3, głosujemy 9 czerwca.